Bike nie mylić z rowerem. Beijing. Tu skojarzenie z Pekinem już prawidłowe. 5, czyli kolejny chiński samochód na naszym rynku. I powiem Wam, że chyba nigdy nie jeździłem samochodem, który wzbudzałby we mnie tak skrajne odczucia. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Tak jak powiedziałem przed chwilą, nie pamiętam modelu, który wzbudzałby we mnie tak skrajne odczucia. I nie chodzi tylko o to, że co chwila spotykałem coś fajnego, żeby zaraz natknąć się na coś fatalnego, ale też o moje takie wewnętrzne, zmieniające się przez ten tydzień testowy odczucie co do tego samochodu. Także za chwilę Wam o tym wszystkim opowiadam, ale jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, który przygotował indeks transparentności rynku samochodów używanych m.in. w Polsce. Globalnie w takim rankingu zajmujemy aktualnie miejsce 18. Co to konkretnie znaczy? Zobaczcie, aktualnie odsetek uszkodzonych samochodów, jakie wykryto w raportach, to ponad 62%. A jak wygląda taki raport? Mamy tu nawet chińskie samochody i sprawdzamy sobie zdjęcia. Jak widzimy, warto pobrać raport, aby o takim uszkodzeniu wiedzieć. Sprawdzimy sobie dodatkowo, ile mogła kosztować taka naprawa. Zobaczymy, gdzie takie zdarzenie mogło mieć miejsce. Sprawdzimy sobie specyfikację. A wracając do indeksu, zobaczcie, ponad 4% samochodów miało sfałszowany licznik i to średnio na ponad 75 tysięcy kilometrów. Jak to wygląda w przeglądanym samochodzie? No akurat tutaj jest ok. Także jeśli Ty też chcesz mieć pewność, że zrobiłeś wszystko, aby sprawdzić używany samochód z każdej możliwej strony, to polecam raport Car Verticala i przypominam, że z moim kodem AUTOMOTO taki raport pobierzesz sobie aż 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. Dobra, Bike jest na naszym rynku nowym producentem, także wypada powiedzieć kilka słów na jego temat. Bike, czyli Beijing Automotive Industry Holding, to jeden z najstarszych producentów samochodów w Chinach. Firma powstała w 1958 roku i wyprodukowała już ponad 30 milionów aut. Obecną formę koncern Bike Group przybrał w 2001 roku, aby w 2009 kupić prawa i technologie pochodzące z modeli Saab 9.3 i 9.5, przygotowując się do produkcji samochodów własnej marki. W 2019 roku nastąpiła ekspansja na rynki Europy Zachodniej, a do Polski marka dotarła w roku 2023. I przechodzimy do samego modelu. Beijing 5 zestawiany jest najczęściej z Toyotą RAV4. Ja natomiast, biorąc pod uwagę całość, raczej postawiłbym go obok rodzimego MG HS-a. I teraz, żebyście wiedzieli, jak te dane papierowe przekładają się na praktykę, bo to jest przecież ważniejsze, pod kątem przestronności. Bo tu jest ciekawa sytuacja, w której Bike, moim zdaniem, oszukuje. Ale nie tak jak większość producentów, którzy zawyżają pojemność bagażnika, a ta jest tutaj moim zdaniem zaniżona. Zaglądamy. I znajdujemy tu 350 litrów pojemności papierowo, a moim zdaniem jest to zdecydowanie więcej. Mamy tutaj schowki pod podłogą, mamy koło dojazdowe. Przyznam się, że ja nie potrafię tego zmierzyć, więc nie będę się ośmieszał, ale moim zdaniem tak wizualnie tego miejsca jest tutaj zdecydowanie więcej, także to na plus. A teraz kanapa. Wrzucamy tutaj moje 182 cm wzrostu. No i jest bajka. Ja się tutaj zmieściłem bez żadnego problemu. Tak samo nad głową miejsca mam bardzo dużo, mimo tego sporego okna panoramicznego. No i jeszcze Grzegorz. Tutaj 192 cm i on też się tutaj zmieścił. Miejsca na kolana ma wystarczająco. Co prawda zauważył, że trochę ciężko schować stopy pod fotel kierowcy, ale też nad głową się zmieścił, także w kwestii przestronności Bike Beijing 5 bardzo duży plus. A jeszcze jak dojdziemy do momentu, ile ten samochód kosztuje, no to już w ogóle. A jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, jak często spotykacie samochody, które przed kanapą nie tyle, że mają mały próg, co tego progu nie mają w ogóle. Tutaj też duże wow, no i plus za port USB, co prawda jeden, ale jest. Dobra, przeskakujemy do przodu, bo to właśnie tutaj kryje się wszystko, co najważniejsze. I pierwsza rzecz, system multimedialny. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że on jest nieduży. Byłem ostatnio na premierze BYD i ten ekran, jak sobie go przekręciliśmy, to zasłaniał pół szyby, a to jest naprawdę małe.
Ale tutaj to ja się muszę na chwilę zatrzymać. Bo zobaczcie na to, zaczynając od klimatyzacji. Przede wszystkim nie mamy tutaj plusa i minusa, tylko musimy sobie trafić w temperaturę, jaką chcielibyśmy ustawić. To samo z prędkością. Możemy sobie wyświetlić główne menu, klimatyzacja jest tutaj, to też na początku trochę ciężko znaleźć, ale powiedzmy, że do tego można się jakoś przyzwyczaić, chociaż na pewno nie jest najprościej. Ale kolejna rzecz, powiedzmy, że chcielibyście sobie wyłączyć dźwięk ostrzegający o pojazdach w martwym polu. Gdzie to znaleźć? No nic prostszego, wchodzimy sobie w menu kamery, podkreślam, menu kamery i znajdujemy ustawienia i mamy blind spot detection. Nic prostszego, wyłączenie dźwięku ostrzegającego o pojazdach w martwym polu jest w menu kamery. I tak dalej, mógłbym znaleźć jeszcze kilka takich kwiatków, właśnie weź to traf. Największym minusem, jaki natomiast tutaj znalazłem, przynajmniej dla mnie, jest to, że nie mamy tutaj obsługi Apple CarPlay ani Android Auto. Jest taka aplikacja, powiedzmy, trochę to zastępująca, ale to działa raczej na zasadzie zrzutu ekranu telefonu i to działa beznadziejnie. Dla mnie to jest problem, jeśli nie mogę sobie podłączyć Android Auto czy Apple CarPlaya, no tego tutaj po prostu nie ma. No i też jak widzicie, nie ma tutaj języka polskiego, jak podłączymy sobie telefon, nie wiem, na przykład kontakty, polskie litery, one się nie wyświetlają albo wyświetlają się jakieś takie chińskie znaczki, to też jest na pewno do zmiany. Także widzicie, jak to wygląda, ja do tego wrócę jeszcze na chwilę pod koniec. Lecimy dalej. Powiedziałem o tych skrajnych odczuciach. Zacząłem od tego. No to zobaczcie. Fotele. One wyglądają przefantastycznie. Podkreślę, to są fotele kubełkowe, więc zdecydowanie nie są dla każdego, chociażby dlatego, że nie możemy regulować zagłówka. Tak więc jak zawsze, do tego typu foteli polecam się zdecydowanie przymierzyć i dopasować. Szczególnie, że to jest jedyna opcja. Nie kupicie sobie tutaj foteli innych. I wracając do głównej myśli. Patrzysz, fantastycznie wyglądający fotel. Siadasz, super wygodny, fajnie trzyma na zakrętach. I co się okazuje? Ja cały czas jak jeżdżę, to słyszę, jak ten fotel stuka. Pod tym względem jest gorzej niż na przykład w starszych Daciach Duster. I dla jasności, ja nie mam pojęcia, czy to jest wina tego modelu i tak jest w innych, bo to jest pierwszy i jedyny model, którym jeździłem, egzemplarz. Czy to jest kwestia właśnie tego egzemplarza? Może ktoś tutaj coś zepsuł? Ten samochód ma przejechane chyba z 20 tysięcy kilometrów, więc być może coś się tutaj wydarzyło. Ja tego nie wiem. Za tą teorią, że coś się właśnie tutaj wydarzyło, mogłoby przemawiać to, że jak czytałem czy oglądałem kiedyś inne testy, to nie pamiętam, żeby ktoś coś o tym mówił, ale może przeoczyłem. Zwróćcie na to uwagę, bo mnie to tutaj naprawdę mega denerwowało. Mam nadzieję, że to jest właśnie kwestia tego egzemplarza. Ale lecimy dalej. I może to jest dobry moment, żeby przejść sobie do jazdy, a żeby to zrobić, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 1,5. Dysponuje on mocą 177 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 305 Nm. Warto wspomnieć, że jest to aktualnie jedyna jednostka, z jaką zamówimy prezentowany model, a w takiej specyfikacji rozpędzi się do pokaźnych 200 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,8 sekundy. I teraz zobaczcie, jest to jedyna wersja napędowa, z jaką dostaniemy Bike Beijing 5. Na papierze wygląda bardzo dobrze. Poniżej 8 sekund do setki, prawie 200 koni. Super. I to jest to moje bardzo pozytywne odczucie, wzmocnione, gdy przeczytam sobie, że mam tutaj automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów. Tylko potem trzeba tym samochodem ruszyć. Zmienia się światło na zielone i zobaczymy. Udało mi się ruszyć płynnie, tylko to wymagało skupienia, przyzwyczajenia i już pewnych umiejętności jazdy tym samochodem. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to auto tak często potrafi szarpnąć na jedynce. Trzeba się nauczyć tym samochodem jeździć. To jest dziwne. Tym bardziej nie tego spodziewam się po skrzyni automatycznej dwusprzęgłowej, bo ona ma nie szarpać. To ma być jej główna zaleta. Tu ma być płynnie. Trójka, czwórka, piątka jest zdecydowanie lepiej, ale ta skrzynia naprawdę potrafi szarpać. Teraz tego nie zobaczymy, tylko ja tym samochodem jeżdżę non-stop w korkach. I ja się naprawdę musiałem nauczyć i jeszcze tego do końca nie umiem, aby nim nie szarpać. Grzesiek, który jeździł wczoraj, ten samochód mu się spodobał mega. I szarpał cały czas
i nie będę Wam cytował, co o tym mówił. Także znowu takie dwa skrajne odczucia. Lecimy dalej. W tym samochodzie za takie pieniądze, o których zaraz powiem, jest cała masa systemów bezpieczeństwa. I to jest super. Tylko te systemy trzeba od razu wyłączyć dla własnego bezpieczeństwa. Trochę tu oczywiście przesadziłem, ale bardziej dla własnego komfortu. Asystent pasa ruchu działa w taki sposób, że można dostać zawału. Prawie Wam wyrywa kierownicę z rąk. Aktywny tempomat widzi na drodze samochody, które pewnie były na niej kiedyś, bo w tym momencie ich nie ma i potrafi zahamować, gdzieś tam zwolnić. Nie wiadomo, o co chodzi. System monitorowania martwego pola to jest w ogóle jakaś wyższa szkoła jazdy. W ogóle czujniki. To jest rzecz, o której muszę wspomnieć. Jedziesz sobie tym samochodem zadowolony, korek, podjeżdżasz do świateł, do innego samochodu i co chwila coś piszczy. Da się to co prawda wyłączyć tym przyciskiem, tylko jak ruszysz, to się zaraz znowu aktywuje. I ja nie znalazłem miejsca, w którym mógłbym to wyłączyć na stałe. To jest mega wkurzające. Stoję teraz sam, pewnie się nic nie włączy, chociaż gwarancji nie ma żadnych i ciągle coś piszczy. Nie wiem, o co chodzi. To jest minus. Teraz znowu duży plus. Większość tych systemów da się wyłączyć i one się nie uruchomią po włączeniu. O! Stoi koło mnie autobus. Jedzie. Pojechał. Co mnie to obchodzi, że on tam był, jak ja się nie ruszam? I tak jest. Wyobraźcie sobie, że jest korek. Cały czas coś stoi koło Was. Wracając. Można, przynajmniej większość tych wkurzających asystentów wyłączyć i pozostaną unieruchomieni. Także plus. To jest dziwny plus. Tylko przecież nie jest tak zawsze. Często coś wyłączamy, wyłączymy samochód, włączymy i to znowu działa. Także tu jest lepiej. Kolejna rzecz, zawieszenie. I tutaj powiem, że to jest jeden z największych plusów tego modelu. Ono jest, jak dla mnie, wystarczająco komfortowe. Całkiem fajnie przejeżdża się przez jakieś progi zwalniające, przez dziury. Może tak skracając. W samochodzie za te pieniądze, a tym bardziej w chińskim samochodzie, bo możecie się tego trochę obawiać, to zawieszenie jest naprawdę super. Tylko potem mamy układ kierowniczy i prowadzenie. Chociaż ja nie będę wymieniał tego jako wadę, bo to jest SUV. Ten samochód nie służy do precyzyjnego wjeżdżania w zakręty, dodawania frajdy z jazdy i on to spełnia, bo on jej nie daje. Tylko chciałbym się tutaj zwrócić do osób, które być może zasugerowały się wyglądem tego samochodu, który jest taki, wygląda na szybki, przynajmniej dla mnie, z przodu. I on co prawda jest dość dynamiczny, ale samo prowadzenie no, nie zadowoli osób szukających prowadzenia, które nie wiem po co kupiłyby SUV-a. Ale jeśli by szukały SUV-a, który się dobrze prowadzi, to nie ten. Natomiast muszę to podkreślić, to nie jest samochód do latania po zakrętach i pod kątem komfortu, fajnego zawieszenia, tu jest bardzo dobrze. Ale skoro powiedziałem, że z czymś jest dobrze, no to co muszę zrobić teraz? Lecimy na drugą stronę medalu czy czegokolwiek. Spalanie. I zobaczcie, że znowu najpierw plus. Ten samochód nie ma systemu start-stop. I bardzo dobrze. Co prawda ten samochód nie ma też, nie umie też czytać znaków, dzięki czemu nie ma też tego pikającego czegoś. Nie wiem, jak to zrobili, ale widać, można. I to były te fajne rzeczy. On nie będzie się nam wyłączał na każdych światłach i tak dalej. Jak pojechałem za Warszawę? To spaliłem tym samochodem najmniej jakieś 6,5, może 7 litrów. Na ekspresówce, i to jest też trochę dziwne, bo ja spalam raz 8, raz 9, nie wiem, może to zależy od wiatru, jest teraz dziwna pogoda, potrafi naprawdę mocno wiać, ale nastawcie się na ekspresówce na te 8-9 litrów, a na autostradzie ponad 10. Przynajmniej tak było u mnie. I tak samo w mieście. 10, 11, 11,5 to są moje takie standardowe, codzienne wyniki. No mało to nie jest. I tutaj wspomnę jeszcze raz. Ten samochód nie ma systemu start-stop. Nie ma tu żadnej miękkiej hybrydy, nic związanego z prądem. Więc myślę, że jeśli jesteście w stanie przeboleć to spalanie, to na pewno dla bardzo wielu osób w dzisiejszej dobie to będzie duży plus. Bo wiele osób tego nie lubi, nie chce tego mieć w samochodzie, a dziś ciężko znaleźć model, który tego nie ma, a ten nie ma. I odnośnie jazdy w trasie, jeszcze jedna rzecz. Wyciszenie.
pamiętam, bo to zapamiętałem z testów, które czytałem, że wszyscy pisali, że ten samochód jest wyciszony źle. A ja wczoraj, czy w zasadzie my wczoraj, pojechaliśmy z Grześkiem, bo mamy dwa samochody na testy, ten oraz Renault Rafale, który jest wyciszony dobrze. I jechaliśmy raz jednym, raz drugim, przesiadaliśmy się. I mieliśmy takie wrażenie, obaj, że jest bardzo podobnie. Grzesiek nawet mówił, że tu jest chyba ciszej. Ja się z tym nie zgodzę, natomiast przy 120, a nawet 140, nie, 130 jechaliśmy najszybciej. W samochodzie za te pieniądze, w wyższym samochodzie, w chińskim samochodzie, to biorąc te rzeczy pod uwagę, ja powiem, że tu jest bardzo dobrze. To jest dla mnie duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że ten samochód za te pieniądze, podkreślam, będzie tak wyciszony. Nie wierzcie mi, nie wierzcie Grześkowi, w ogóle nikomu nie wierzcie pod tym kątem, sprawdźcie to na sobie, bo może przesiadacie się z Poloneza, a może przesiadacie się z Maybacha. Nie wiem w sumie po co, ale może się przesiadacie. To sprawdzajcie takie rzeczy sami. Mnie to zaskoczyło na bardzo duży plus. Dla mnie to jest samochód całkiem dobrze wyciszony. To, że tutaj nic nie trzeszczy, to chyba nie jest dziwne, oprócz tego fotela, który mam nadzieję, że jest zepsuty, bo to jest auto nowe, ale tak jak powiedziałem, 20 tysięcy przejechane, jest cicho. Jak to będzie dalej? Nie wiem. Powiem jeszcze słowo odnośnie audio. Przyglądałem się, co tu jest napisane na głośnikach, bo myślałem, że jakiś producent, ale jest napisane Beijing, czyli Pekin. Nie wiem, jak brzmi Pekin, bo nigdy tam nie byłem, ale jeśli brzmi tak jak tutaj, no to tak dość przeciętnie. Jeszcze kilka spostrzeżeń. Do samochodu wystarczy podejść z kluczykiem i otworzy się sam. Jak widzicie, ma chowane klamki, schowane są też dwie rury wydechowe. Zamiast zegarów mamy oczywiście cyfrowy wyświetlacz i sporo świecących punktów, nawet w drzwiach ze zmieniającymi się w trakcie jazdy kolorami. Są też całkiem dobre kamery, zarówno przednia, jak też tylna, a dodatkowo rzecz najfajniejsza, czyli kamera 360, która bardzo, naprawdę bardzo ułatwia parkowanie. Dobra, żebyśmy mogli sobie przejść do podsumowania tego samochodu, sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. A tutaj sprawa jest bardzo prosta, ponieważ Beijing 5 występuje tylko w jednej specyfikacji Luxury i cena takiego samochodu to 127 900 zł, do której możemy doliczyć 2900 zł za lakier. W cenniku widnieje też możliwość zainstalowania LPG i tutaj w zależności od pojemności zbiornika gazu cena waha się od 4600 do 5200 zł plus montaż. I powiem szczerze, że to jest moment, w którym mi jest trochę głupio, jak przypomnę sobie, że coś tutaj krytykowałem. Tym bardziej jak zwrócimy uwagę, że w tym samochodzie praktycznie wszystko jest. Zobaczcie, auto hold jest. A wiele samochodów dzisiaj z tym trochę na bakier. Duży dach panoramiczny, proszę bardzo. Kubełkowe sportowe fotele, skóra, dwusprzęgłowy automat i tak dalej, nie będę tego wszystkiego wymieniał. I też zwrócę uwagę, że mi się to bardzo podoba. Jedna wersja, dołożyć możemy sobie kolor, i tyle. Nie siedzimy nad tym katalogiem 2 tygodnie. Cicho. Tym bardziej, że tu wszystko jest. To nie jest tak, że jest jedna wersja, ale trzeba dołożyć 5000 rzeczy. Jedna wersja, wszystko mająca. Za takie pieniądze, tej wielkości, no to jest kosmos. Zobaczcie też, jak ten samochód wygląda. Jasne, wygląd to jest rzecz względna. Ty powiesz, że jest beznadziejny, ja powiem, że jest super i obaj, czy oboje, będziemy mieli rację. Wypowiadam swoje zdanie. Wizualnie, szczególnie w takim kolorze, w darmowym kolorze, to auto raz, że wygląda nowocześnie, wygląda dobrze i bardzo na siebie zwraca uwagę. Oczywiście to wiąże się z tym, że to jest nowa marka, nowy model i ludzie tego nie znają. Ale może warto to podkreślić. Jak lubicie się rzucać w oczy, to jest super wybór. No chyba, że nie lubicie. To nie jest. I na koniec jeszcze jedna niesamowicie ważna rzecz. Bo zobaczcie, w jak dziwnej sytuacji my dzisiaj żyjemy, a może w jak nietypowych motoryzacyjnie czasach przyszło nam żyć. Patrzcie na to. Jestem przekonany, że może nie wszystkie, ale większość rzeczy, na które ja dzisiaj narzekałem, o których powiedziałem, czyli ten system, ten brak języka polskiego, to, że ciężko mi tu pewne rzeczy znaleźć, ten brak Android Auto i Apple CarPlaya. Co więcej, te systemy bezpieczeństwa, ten asystent pasa ruchu, nawet skrzynia i tak dalej. To wszystko, jestem przekonany, że można naprawić
jedną wizytą w serwisie, a może nawet bez tej wizyty, może jakoś zdalnie. Wystarczy tutaj aktualizacja systemu czy różnych innych rzeczy. Można zrobić aktualizację, można zrobić nowy system, jakąś nakładkę. I teraz, gdyby trochę dobrej woli, jeśli Chińczycy by się posłuchali różnych głosów i gdyby to zrobili, to zobaczcie, na co ja miałbym wtedy w tym samochodzie za 130 tysięcy narzekać. No może na spalanie, ok, tego nie poprawią w ten sposób, ale cała reszta za te pieniądze, gdyby to wszystko zostało poprawione, tu by nie szarpało, tu by był fajny system, Android Auto, dobrze działające systemy, te materiały, ten wygląd. Może zakończę tak. Jeśli Chińczycy będą słuchać, będą wyciągać wnioski i utrzymają ceny, bo to jest najważniejsze, to może bez przywoływania jakichś marek, czy to są europejskie, japońskie, koreańskie, ale wszyscy ci, którzy mają dzisiaj samochody w takich cenach, w jakich mają, jeśli to by się tutaj stało, no to im nie zazdroszczę. Dajcie znać, co wy sądzicie o chińskich samochodach, które już się u nas w Europie, czy też w Polsce pojawiły. I co myślicie o tym konkretnym? Czy on się wam podoba? Sekcja komentarzy jak zawsze należy do was. A ode mnie na dzisiaj byłoby to już wszystko. I też jak zawsze na koniec poproszę, jeśli macie sekundę, oceńcie ten materiał. Będę po prostu dostawał więcej samochodów, na przykład chińskich. Także jeśli możecie, to o to was proszę. A jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.